Halo, witam wszystkich. Jarosław się kłania. Kolejna wyprawa przed nami. Jesteśmy na granicy Złatnej. Wchodzimy na Krawców Wierch. Potem będą forty węgierskie. Ładny widok. Mokro jest, ale powinniśmy dać radę. Jeżeli za cicho, to sorry. Tak dużo ludzi jest. Nie chcę, żeby mnie wzięli za szaleńca. Raz po polskiej i raz po słowackiej. Chyba, że przekroczył granicę już aż 30 razy. Podejście pod Krawcą Wierch. Znowu trochę zmęczenie, ale idzie. Najgorsze chyba po nas. I kółeczko panorama. Jest okej, jest okej. Na tym szlaku się przekroczy granicę. Bardzo dobrze. Nie? Cię Adama nie ma. Nie wiem czemu. Jeśli to ogląda, żałuj. Bo deszcz przestał lać. Grzybów jest dużo. Poziomków. I wszystkich dobroci z natury. Flora o to zadbała. I znowu. Kamol graniczny. Słowacja. Polska. Widzimy się w schronisku na szczycie. Ła. Wyszliśmy. Patrzcie, jakie chmury, ja nie mogę. Żeby się nie zaniosło na coś. No bo dalej widać schronisko. Udało się. Trzeba dojść jeszcze. Nie? Chmury ciemne. Krzyż w oddali. Amen. Chyba nie. Będzie pokoszone, porobione. Świetnie jest, nie? No. Dojdę tam. I za chwilę się pod schroniskiem widzimy. Jesteśmy.
ogóle nie widać. Paparazzi. No. Na świeże powietrze, bo... Po to tu przeszliśmy. Sadzić drog grinki, że spoka, nie chcę się kupić. Moi drodzy, idę teraz w kierunku grinki. Pojedziemy do fortu Wędrowiec. Węgierskiej górce. Jesteśmy na razie jeszcze na szczycie. Półtorej godziny prawie schodzenia jest. Ale widoki są nieziemskie. Polecam. Szlak żółty. Kamieniście, ale zaraz zobaczymy. Pewnie cały czas schodzić. Bycie, będzie. Widzimy się albo w forcie już, przed nim, albo przed autokarem na dole już. Zobacz jeszcze. Widzimy się. Moi drodzy, jeszcze schodzimy. Widzicie? Żółty szlak, bardzo długi, półtora godziny, tak mówiłem. Ale widzimy już jakieś zabudowania. Także... Może już za chwilę będziemy na dole. Czekajcie, bo na drzewa zasłaniają. Zaraz zobaczcie. Słyszycie, jak wieje wiatr, rozmawiałem sobie ludzie. No nie? Gdzie? Sami zabudowają, nie? Widok jest bardzo świetny. A powietrze jeszcze bardziej świetniejsze. Widzimy jakiś płot pewnie za chwilę. O, tam się pali coś. Tam dym. O cholera. Mam nadzieję, że to nie pożar. Nie? Jeżeli ktoś będzie narzekał, że czepię kamerą, to niech mi wyśle donate'a. Mogę podać numer konta. To se sprzęt załatwi. Nie? Na razie jest jak jest. Nie? Że tam dym, tam zabudowania, tam płotek. Nie? No i zaraz pewnie zejdziemy już pod autokar. W kierunku fortu Wędrowiec w Węgierskiej Górce. A jaki piesio? Cześć piesio! Pozdrawiamy piesio. Widzimy się. Ulala, zeszliśmy. Miał ojca i syna Ducha Świętego. Zeszliśmy. Proszę Państwa, autokar już czeka. No. I będziemy się kierować w kierunku fortu Wędrowiec. Także myślę, że wszyscy na to czekają. Aż dwa! Obie, żeby usiadać. Chyba wiemy, że mojego
to i tak nagle. A to już stoi mniej więcej. Mama zrobi zdjęcie. Chcesz sobie zrobić zdjęcie? Czy ci kminka? Nie. Wiadomo, trzeba się zrobić. Ja też zrobię, żeby widziałem, gdzie byłam. Ale. Nie będzie 10 funtów, on będzie za 2 tygodnie. Także z miejsca autobusu chciałem wszystkim podziękować za dzisiejszą wyprawę, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subika, łapeczkę, skomentujcie. I widzimy się za tydzień. Tak w cudzysłowie. Następna sobota jest wycieczka, a ja to wrzucę dopiero po 22, nie? Dziękujemy bardzo. Jak będzie tego, to będziemy wolni. Także z tego miejsca dzięki. No i forty będę, ja mówię, za około 2 tygodnie następną wycieczkę, chyba 5. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!